Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z takim konkretnym filmikiem, ale będzie to w postaci vloga, z racji, że jestem w trzeciej klasie liceum. W tym roku piszę matury i stwierdziłam, że nagram taki filmik, w którym pokażę Wam, jak ja się przygotowuję do tych matur. Może będzie coś to takiego fajnego dla osób, które piszą, będą pisać matury w przyszłych latach, bądź ci, którzy piszą teraz i chcą zobaczyć na przykład, jak ja się do tego wszystkiego przygotowuję i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli coś takiego Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej tego typu filmików, jakichś porad i tak dalej, to zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie oczywiście również, żeby subskrybować kanał. A bez przedłużania zaczynamy ten odcinek. A więc moi drodzy, jeśli chodzi o moje przygotowania do matury, to jest taka dość ciekawa historia. Z racji, że ja sobie postanowiłam, że jak będę szła do trzeciej klasy, to zacznę naukę tak naprawdę od września. Ale wtedy kilka osób mi powiedziało, że daj spokój, że od września to za wcześnie, że zajmij się na razie szkołą, że pierwszy semestr i tak dalej, zaczniesz sobie po nowym roku. No to stwierdziłam, dobra, no to w takim razie zacznę sobie po nowym roku. Po nowym roku była studniówka, później były ferie i tak naprawdę zapomniałam trochę o tej całej maturze. No i jest tydzień po feriach, a ja zaczęłam się uczyć tak już troszkę bardziej na poważnie do matury i troszkę złapałam do tego wszystkiego motywację, bo nie ukrywam, żeby zmotywować się do tego było naprawdę bardzo ciężko i wciąż za bardzo mi się nie chce i tak dalej, ale stwierdziłam, że jednak trzeba. A choć trochę zmotywowały mnie do tego próbne matury, które mieliśmy tydzień po feriach, to zobaczyłam, że te matury wcale nie są jakieś takie ciężkie, to nie jest takie trudne i straszne, jak wszyscy nam o tym mówią. Wystarczy trochę przysiąść i faktycznie się trochę chociaż pouczyć, poprzypominać sobie tego, co było, chyba że nie pamiętacie nic, no to sobie troszkę odświeżyć tą pamięć. I naprawdę da się ogarnąć tą maturę. Jeśli chodzi o maturę, ja nie mam jakiegoś takiego strasznego parcia na nią. Nie mam takiego czegoś, że muszę napisać ją jak najlepiej. Oczywiście będę się starać, zrobię wszystko w mojej mocy, by napisać ją jak najlepiej. A nie będę siedzieć i kłuć po 15 godzin dziennie, czy coś w tym stylu. Aż takiego parcia na to nie mam. Chcę ją po prostu mieć już ze sobą, bo cały stres w moim życiu opierał się zawsze o szkołę. Nic mnie nie stresowało tak jak szkoła i nauka. Także chcę już mieć po prostu to za sobą, mieć z głowy. Studiami będę się martwić później, po moich wakacjach. Póki co chcę po prostu mieć z głowy tą podstawową edukację. Okej, ale to nie o to chodziło. Nie odpowiadam tutaj na jakieś pytania, co jest związane ze mną, tylko chcę pokazać Wam, jak ja się przygotowuję do tej matury. I zaczniemy od języka polskiego, bo aktualnie właśnie jego się uczę. Jeśli chodzi o język polski, to ja korzystam z takiego kursu, który dostałam. Pokazywałam Wam go na moim Instagramie. Jest to kurs, jest to Instagram Setka z Polaka. Tam możecie dostać taki kurs. I co? I tutaj mamy tak naprawdę wszystko, co może nam się przydać na podstawową maturę z języka polskiego. Mamy funkcję języka, mamy omówienie epok, prace pisemne, przykładowe jakieś prace pisemne, omówione podstawowe lektury, czyli lektury z gwiazdką, Bogu Rodzica, Dziady, twórczość Jana Kochanowskiego, Ferdy Durkę, Kowadis, Lalka, tutaj mamy też Zemstę, właśnie Pan Tadeusz, Sklepy Cynamonowe, 225 ważnych pojęć. I jeśli chodzi o te 225 ważnych pojęć, to ja tak naprawdę całą naukę zaczęłam od niego. Bo moim zdaniem jest to naprawdę ważna, ważna sprawa. Stwierdziłam, że postawię na najważniejsze rzeczy, czyli na lektury oczywiście, a jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to jest właśnie 225 ważnych pojęć. I mam tutaj je wszystkie wypisane na karteczkach. Zrobiłam sobie takie właśnie fiszki związane z tymi różnymi słowami, żeby po prostu się tego nauczyć, z racji, że to jest bardzo przydatne między innymi do prac pisemnych, jest to przydatne między innymi. Bardzo często mamy takie zadanie, że jeżeli mamy czytanie z rozumieniem, to później w odpowiedzi na te czytanie z rozumieniem trzeba przywołać, odpowiedzieć na różne pytania. No i właśnie często używają tutaj takich różnych słownic typu, co to jest konwencja, kontekst, impresjonizm, groteska, dendyzm, trewestacja, anegdota. Warto po prostu wiedzieć wszystkie te rzeczy, co to jest, i ja mam wypisane je na takich fiszkach i na te fiszki po te fiszki po prostu będę sięgać i się z nich uczyć. Kolejną rzeczą, którą zrobiłam,
to rozpisałam sobie wszystkie lektury, które chciałabym powtórzyć, omówić mniej więcej i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te na niebiesko to są lektury z gwiazdką, czyli te, które koniecznie muszę się nauczyć, w tym najważniejsze są dziady, bo podobno jest jakiś harmonogram, że powtarzają się co jakiś czas lektury i najczęściej chyba jest to lalka, wesele i dziady. I w zeszłym roku była lalka, podobno w tym mają być dziady. Nie wiem, czy to prawda, warto sobie porządnie te dziady powtórzyć. Tutaj też wypisuję sobie takie ważne rzeczy w zeszycie, które mogą mi się przydać. One też są wszystkie w tych notatkach, także ja niestety nie mogę udostępnić tych notatek z racji, że są to notatki, za które normalnie się płaci. Ja w dodatku te notatki dostałam w ramach współpracy, także dziękuję bardzo serdecznie, ale wy, jeżeli chcielibyście sobie zakupić takie notatki, które moim zdaniem bardzo ułatwiają mi pracę, bo to jest wszystko wzięte do kupy, nie muszę marnować czasu na wyszukiwanie tych wszystkich informacji i na sprawdzanie ich, czy są faktycznie prawidłowe. I właśnie mam tutaj wypisane też różne informacje, takie jak rodzaje dramatów, rodzaje ironii, biblijne gatunki literackie, przykłady komizmu, rodzaje literatury, typy powieści. Teraz zaczynam omówienie epok, czyli będę opracowywać każdą epokę po kolei, zaczynając oczywiście od antyka, czyli starożytności. No i tutaj będę sobie powtarzać właśnie jakieś takie różne zasady, kierunki, które dominowały w danej epoce. No i oczywiście będę również powtarzać lektury. Mam też jedno bardzo, bardzo fajne opracowanie, już Wam pokazuję. Tutaj mam, proszę bardzo, opracowanie lektur i wierszy. Jest to naprawdę świetne opracowanie z Grega. I naprawdę, jeśli nie macie na przykład takiego kursu, a nie chcecie jego zbytnio kupować, bo wolicie na przykład właśnie w takiej formie papierowej, to mi się wydaje, że to opracowanie też Wam podpasuje po prostu, bo ja naprawdę, jest przeze mnie sprawdzone, fajne, chociaż często nie ma jakichś informacji i niektórych lektur z gwiazdką, ku mojemu zaskoczeniu też nie ma, są jakieś inne. To jest trochę dziwne, ale no na pewno samo to Wam nie wystarczy. Tak jak na przykład właśnie tutaj ten kurs by Wam w 100% wystarczył. No i jeśli chodzi o rozszerzoną maturę z języka polskiego, to też będę się tak samo przygotowywać do niej jak z podstawy, czyli po prostu będę czytać te kursy. Nie mam zamiaru robić czegoś więcej na rozszerzoną maturę z polskiego niż na podstawę, bo ja na rozszerzoną maturę z polskiego zapisałam się tak, o, po prostu nie mam rozszerzenia z polskiego, idę sobie tak po prostu się sprawdzić, spróbować. Mamy bardzo wymagającą nauczycielkę, więc stwierdziłam, że skoro i tak nas ta pani ciśnie i skoro i tak przez ostatnie 3 lata musiałam się strasznie dużo uczyć tego polskiego, to chociaż się spróbuję na tym rozszerzeniu i zobaczę, jak mi pójdzie, ale nie planuję niczego więcej powtarzać niż tego, co tutaj sobie wpisałam i tego, co ogólnie powtarzam do polskiego. Ja czytam też sporo książek, więc wydaje mi się, że to też mi ułatwi robotę, będę miała dużo jakichś przykładów, motywów i tak dalej. Następnym przedmiotem jest matematyka i matematyka to jest przedmiot aktualnie, w którym czuję się najpewniej, choć nigdy bym nie podejrzewała, ale czuję się najpewniej z racji, że ja matematykę mam korepetycję z matematyki od pierwszej klasy liceum u tej samej pani i robiłyśmy wszystko na bieżąco i oprócz tego teraz w trzeciej klasie zaczęłyśmy solidne powtórki. Najlepsze jest to, że zaczęliśmy je właśnie już od września. I ja mam tutaj dwie takie wielkie koperty wszystkich materiałów, które ja omówiłam. I super jest to, że moja pani z korepetycji przygotowuje mi takie jakby zadania, wszystkie zadania sumuje z danego działu, które były po prostu na wszystkich maturach po kolei. Już Wam mówię, o co chodzi. Tutaj mam zeszyty, w których rozwiązuję te zadania. To są akurat dwa stare, już zużyte. Teraz mam trzeci. A tutaj są wszystkie te zadania, które już są zrobione. Tutaj mam te, które robię na bieżąco. I tak, i na przykład zobaczcie, pokażę Wam takie przykładowe. To była pierwsza karta odpowiedzi, jaką kiedykolwiek robiłam. I mamy tutaj zadania z potęg i pierwiastków. I bardzo często ja dodaję na Instastory te karty i wy się często pytacie, skąd je mam, a więc właśnie przygotowuje mi je pani z korepetycji. Jeżeli chodzi na korki, to może wasza pani też mogłaby takie coś przygotować. I mamy właśnie tutaj zadania wszystkie po kolei. Zadanie pierwsze jest, moi drodzy, zadaniem z maja 2021 roku, czyli zeszłorocznej oficjalnej matury. Zadanie drugie, marzec 2021, czyli to jest najprawdopodobniej próbna matura, aż do roku, uwaga, 2009.
Także tu są wszystkie zadania z potęg i pierwiastków po kolei wypisane, jakie były na maturach ever z potęg i pierwiastków. Tutaj mam też wartość bezwzględną, to były tylko dwa zadania. Tutaj mamy własności funkcji liniowej, tutaj funkcja liniowa z parametrem, równania i nierówności, równania z iloczynem, układy równań liniowych, własność funkcji kwadratowej, przesuwanie wykresu funkcji, procenty, wyrażenia algebraiczne, średnia arytmetyczna, prawdopodobieństwo, reguła mnożenia, równania kwadratowe, mediana i tak dalej, i tak dalej. Jest tego po prostu od groma. No i ja te zadania robię już od września, także wszystko na bieżąco. Teraz zaczęłam akurat geometrię sobie powtarzać. Mi się wydaje, że też są jakieś stronki, na których te wszystkie zadania są właśnie tak zebrane, także szukajcie, a znajdziecie. Ale jeśli chodzi o matmę, to ja właśnie się uczę tego w ten sposób. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o maturę, to im wcześniej zaczniecie, tym będzie lepiej. Także jeżeli myślicie sobie, a dobra, pouczę się później, nie róbcie tak, nie popełniajcie mojego błędu, albo mam nadzieję, że tak już nie zrobiliście, po prostu zacznijcie się uczyć wtedy, kiedy złapiecie największą motywację i nie myślcie sobie o tym, że a, mam jeszcze dużo czasu, tylko po prostu zacznijcie. I tyle. Chociaż małymi kroczkami, niedużo, później będziecie bardziej cisnąć, ale skupcie się jednak na tym, żeby robić po kolei. Teraz czas na angielski. Jeśli chodzi o angielski, to ja o język angielski aż tak się nie martwię, ponieważ ja nigdy nie miałam z nim jakichś większych problemów, jeśli chodzi o podstawę. Najczęściej pisałam wszystko tak na 90%, raczej nigdy nie spadałam poniżej tego progu 90%, więc tutaj nie wiem, jak wam to jakoś też polecić. Ja też chodzę na zajęcia, mam zajęcia raz w tygodniu z języka angielskiego, na którym sobie właśnie rozmawiamy, różne zadania robimy, czytanie z zrozumieniem, też matury rozwiązujemy, ale to raczej jeśli chodzi o poziom rozszerzony. No i co? Oczywiście najważniejsze jest to, wydaje mi się, żeby powtórzyć sobie gramatykę. Gramatyka jest bardzo ważna i choć jeśli chodzi o rozmowę i tak dalej, to na maturze niestety jest bardzo to potrzebne i cisną to dużo bardziej, wydaje mi się, niż słownictwo jest potrzebna ta gramatyka jednak na tej maturze, w życiu codziennym nie, ale tak jest już na maturze i tyle, nie musimy się tego trzymać. No i wydaje mi się, że angielski chyba nikomu nigdy nie sprawił jakichś takich większych problemów, przynajmniej ten podstawowy, bo jednak żyjemy w takich czasach, gdzie tego angielskiego naprawdę się dużo ciśnie i są różne bodźce i w ogóle, także dużo, dużo tak naprawdę z seriali się uczymy, z piosenek i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że z tym jakiegoś większego problemu nigdy nie było. Czytać dużo rzeczy trzeba. Trzeba rozwiązywać arkusze maturalne. Właśnie tak jak mówię, czytania z rozumieniem na poziomie właśnie rozszerzonym. No to takie rzeczy trzeba robić, nie? Uczyć się słówek na lekcji. Dużo właśnie lekcje dają też przez tą trzecią klasę. To nauczyciele powinni z wami robić dużo powtórek, więc każdy czas po kolei powinni chociaż jeszcze raz powtórzyć. Repetytorium też mamy w szkole, także wydaje mi się, że to jest w miarę do ogarnięcia. I z tym myślę sobie każdy poradzi. Jeśli chodzi o rozszerzoną geografię, bo to jest kolejny przedmiot, który ja rozszerzam, to jeśli chodzi o próbną, to poszła mi całkiem nieźle, jak na to, że ja się w ogóle do niej nie przygotowywałam, bo napisałam na 25%. To nie jest jakoś fantastycznie, ale jak na to, że ja się w ogóle nie uczyłam tej geografii, a też nigdy z niej nie byłam jakoś super dobra, bo sobie pomyślałam, kurde, lubię podróżować, pójdę na rozszerzenie z geografii, a tam się uczę o skałach i o jakie surowce są gdzie i tak dalej, no to nie jest moja bajka. Ale jeśli chodzi o geografię, to znalazłam sobie w internecie taką babeczkę, która co roku przygotowuje właśnie maturzystów do rozszerzenia z geografii i wypisałam wszystkie zagadnienia, które muszę przerobić do matury z geografii. Ja się nie będę do niej jakoś bardzo spinać, chcę napisać chociaż je na te 40%. To jest taki mój cel minimalny, 40%. Chciałabym, żeby tak było. Nie potrzebuję jakoś więcej. Oczywiście będę się starać, żeby napisać jak najlepiej, ale 40% to chciałabym tak mniej więcej mieć. No i tutaj najważniejsza tak naprawdę jest mapa polityczna. Bez mapy politycznej na geografię nie ma co się wybierać, bo no, to jest jednak ważna sprawa. Mapa fizyczna, tutaj mam też ruch obiegowy, obrotowy, atmosfera, hydrosfera, procesy endogeniczne, pedosfera, biosfera, ludność, rolnictwo, przemysł, usługi, problemy współczesnego świata, człowiek, a środowisko. Ja mam tutaj oczywiście jeszcze rozpisane te wszystkie podpunkty. Wy możecie sobie to wszystko znaleźć w internecie, mogę wam to mniej więcej tak pokazać, chociaż wątpię, że ktoś się doczyta, bo było to pisane dość chaotycznie, ale może komuś się przyda, nawet nie wiem, czy fokus na to łapie, ale chyba łapie. O.
Proszę bardzo, jakby ktoś chciał, może sobie wpisać, ale dużo łatwiej i szybciej sobie to znajdziecie po prostu w internecie i przepiszecie. Także ja, jeśli chodzi o geografię, to będę się uczyć z internetu, będę też rozwiązywać po prostu jakby arkusze maturalne z poprzednich lat i tak dalej, i tak dalej. I będę oglądać filmiki na YouTubie, filmiki dużo dają, jakieś takie różne opracowania danych działów. No i oczywiście repetytorium. Repetytorium też jest ważne, żeby sobie jakieś kupić. Ja tam mam jakieś, w sumie mogę pokazać. Czy polecam to repetytorium? Szczerze, kurde, nie wiem. Nie jest jakieś najlepsze, nie jest najgorsze z Grega. Jeśli chodzi o to repetytorium, a w porównaniu do tego, co jest z polskiego, to tutaj moim zdaniem dali ciała. Te informacje są po prostu, jest ich za dużo. W sensie ja wiem, że ogólnie na rozszerzonej geografii jest dużo informacji, ale one po prostu tutaj nie da się tego ogarnąć, jak wszystko jest napisane taką małą czcionką. I ogólnie wszystko jest tak pogmatwane, także wyciągnijcie stąd informacje, ale czy będzie to jakiś taki przyjemny sposób, to nie wiem. To są moje informacje i to, jak ja się przygotowuję do tej matury. Ten filmik jest taki bardziej o tym, że gadam, rozmawiam, takie story time, coś w tym stylu, jakieś porady, więc nie ma tutaj dużo dynamiczności. Także mam nadzieję, że takie informacje były dla Was przydatne. Dajcie znać i możecie pisać Wasze porady, jak się przygotowywać do matury. No.